Termin DevOps dotyczy metodyki zespolenia rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych w taki sposób, by zapewnić im odpowiednią jakość. DevOps zakłada ścisłą współpracę administratorów oraz programistów, bierze pod uwagę zależności między rozwojem i utrzymaniem IT, kładzie nacisk na skrócenie wdrażania funkcji w oprogramowaniu. I tu pojawia się automatyzacja, bo przecież dostępne rozwiązania pozwalają na to. By większość procesów wiążących się z wytwarzaniem oprogramowania odbywała się automatycznie. Dotyczy to tworzenia kodu, testów, wdrożeń, analiz, budowania infrastruktury. Proponowany przez nas kurs skupia się na kilku aspektach związanych z automatyzacją w duchu DevOps. Omawia takie zagadnienia jak wirtualizacja i wirtualizatory, tworzenie skryptów i budowanie pipeline'ów w Jenkinsie, planowanie infrastruktury z Terraform, użycie Ansible do automatyzacji pewnych czynności, i wykorzystania proxy. Co cię czeka w trakcie naszego profesjonalnego szkolenia? W ramach tego kursu wideo nauczysz się obsługi systemów wirtualizacji z hipernadzorcą typu pierwszego i drugiego. Poznasz zasady instalacji Jenkinsa oraz tworzenia w nim zadań i pipeline'ów. Dowiesz się także, jak zintegrować Jenkinsa z GitLab, Slacki i pocztą. Rozeznasz się na rynku dostawców z sektora chmurowego i zobaczysz, jak się instaluje, używa oraz kreuje playbooki z Ansible. Będziesz tworzyć i planować infrastrukturę z Terraform. Co więcej, podczas szkolenia uzyskasz wiedzę dotyczącą forward i reverse proxy oraz ich zastosowania. Linux DevOps, kurs wideo Jenkins, Ansible, Terraform i Traffic. Stanowi wstęp do zagadnień związanych z metodyką DevOps, tym samym daje świetną bazę niezbędną do tego, by dalej samodzielnie poszerzać wiedzę.